Robię właśnie porządek z mapami w naszej szafie. Trochę ich się nazbierało. Jest materiałów, które kolekcjonujemy od kilkunastu lat. Tutaj mamy na przykład tereny sudeckie. Tu z tych starych map już nie korzystamy, bardziej z tych nowych tutaj, z kompasu i laminowanych, bo są o wiele lepsze, wytrzymałe. Tutaj mamy Beskidy i Bieszczady, Gorce, Pieniny. Wszystko to, co związane jest z Beskidami. O, a zobaczcie sobie tutaj. To jest nasza najstarsza mapa. Pierwsza mapa, jaką kupiliśmy w życiu. Chyba to było gdzieś. Kupiliśmy wtedy w Szczawnicy albo w Krościenku, jak szliśmy na Trzy Korony. Bo na samym początku Beskid Sądecki najwięcej chodziliśmy, bo mieliśmy po prostu najbliżej. Chodziliśmy do szkoły do Nowego Sącza i jeszcze nie mieliśmy prawa jazdy wtedy i najwięcej autobusów właśnie kursowało w Beskid Sądecki, no i tam Pieniny do Szczawnicy. Tu coś słowackiego. Też pozamawiałem kiedyś bardzo dużo map różnych pasm górskich i na Słowacji, i gór czeskich. Tu też jakieś stara mapa samochodowa. Tutaj Mazury, które kuszą, bo jeszcze nie byliśmy. Może w tym roku uda się tam pojechać. Plany są. Tutaj mamy materiały, które gdzieś rozdamy na naszych prelekcjach podróżniczych. Też się zebrało trochę. Zawsze na prelekcjach zadajemy jakieś pytania, więc można wygrać jakieś nagrody. Tutaj są wszystkie inne tereny w Polsce niezwiązane z górami, Wdzycki Park, Tarnów, Figierski Park Narodowy, bo też zawsze jak jesteśmy gdzieś w jakimś terenie, to idziemy albo do informacji turystycznej, albo do jakiegoś sklepiku i kupujemy mapę danego regionu, bo nie zawsze w internecie wszystko można znaleźć. Chociaż i tak najczęściej korzystamy z map CZ i tam te szlaki są wyznaczone. Co tu jeszcze? Kolejna mapa Pogórza Rożnowskiego, gmina Mstów. Jak szliśmy szlakiem Warowni Jurajskiej, to otrzymaliśmy tą mapę. Góra Zborów to bardziej jurajskie tereny. Pogórze Olsztyńskie, czyli też tutaj w Gdańsku, powiat otwocki, Spalski Park, ziemia oświęcimska, Kaszuby też niedawno sobie tą mapę nabyliśmy. Dolina Baryczy mieliśmy być w styczniu, ale już nie udało się tam pojechać. Po jeziorze Iławskie. No i sporo tych map tutaj mamy. Jeszcze wróćmy do tych sudeckich. O, tu się coś zaplątało zagranicznego. Góry Złote, Izerskie, takie bardzo stare mapy. Kupiliśmy je chyba, taką mapę Gór Izerskich, i tutaj chyba tak samo to kupiliśmy w 2014 roku, chyba jak jechaliśmy pierwszy raz w Sudety. Do korony Sudetów polskich potrzebowaliśmy, tu taka mapa Wzgórza Trzebnickie. Tu jedna z najnowszych map, które sobie kupiliśmy niedawno, Góry Sowie, Karkonosze. Tutaj też jakaś słowacka mapa, Lewockie Wierchy. Też sporo tutaj, główny szlak sudecki i główny szlak beskidzki czekają na przejście. Tam jeszcze zostało kilka pocztówki. Tutaj mamy coś, co będziemy rozdawać może jako nagrody na naszych mediach społecznościowych. Też mamy trochę tego, map takie, które w ogóle nie były używane, a można, ktoś może je sobie wykorzystać. Tu mamy materiały do wyrzucenia, bo już przejrzane, też zniszczone, wykorzystane. Tutaj kiedyś ktoś nam ofiarował właśnie taki jakiś starszy przewodnik zaraz zobaczymy. Z 1969 roku,
prawdopodobnie, albo tutaj 1994. Przewodnik po Tatrach. Taki unikat. I tak samo jeszcze ostatnio dostaliśmy takie mapki Bieszczady, Beskid Sądecki. Są zamki w Polsce, jakieś kempingi. Kolekcjonujemy mapy, więc dla nas to jest naprawdę unikat. Co tu mamy? Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, Grecja, Albania. Tutaj mamy Mazury. Tutaj jest Rumunia, Węgry, Dania. Tutaj jest plan miasta Warszawy, ale też chyba już nieaktualny, bo sprzed kilkudziesięciu lat. Województwa bielskie, częstochowskie, katowickie, opolskie, też Katowice. I na przykład tutaj ta mapa Bieszczadów. Chwila przerwy. Sobie otworzę. Zobaczycie, jak to wygląda. Czekajcie, od razu sobie zobaczę, z którego roku jest ta mapa. Też w sumie. Panorama, Bieszczady. Daty wydania powinna być skala. A jest. Ok, mamy mapę. 1987 rok, prawdopodobnie cena 90 zł. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Patrzcie. Sobie tutaj te tereny, szlaki już oznaczone. Gdzie jest Tarnica? Tutaj Tarnica, niebieski szlak i nasz najpiękniejszy tutaj z Wołosate parking. O, patrzcie, tutaj jest parking na co tam? Na dole. Ustrzyki. Czekajcie, tutaj powinien być parking. Tutaj gdzieś. Tak, przy PGR-ach. Nie ma go zaznaczonego, ale jest za to bardzo wysoko. Tutaj u góry. Tutaj nie ma teraz parkingu. Z tego co tak widać. No i tu jest przełęcz Bukowska. Rozsypaniec Halicz. Ten nasz ulubiony szlak. Co tu jeszcze? Połonina Caryńska. Też tu widać, jakby nie było, z Przełęczy Wyżniańskiej w ogóle szlaku. Albo oznaczony jako czarny. Teraz w terenie jest kolor zielony. No jest, faktycznie to jest zielony, tylko po prostu na telefonie widać inaczej. Połonina Wetlińska i tu już u góry, góry Sanocko-Turczańskie i okolice Soliny. Te tereny polecamy, bo tam jest co robić. Tutaj właśnie, zwłaszcza w górach, w okolicy Ustrzyk Dolnych. Tu jeszcze Beskid Sądecki, zamki w Polsce, też bardzo stara mapa z opisami. Zaraz zobaczymy jakiś zamek. O, idealnie, Czchów, czyli gdzie ty? Czchów, 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 tutaj. Ruiny z Królewskiego Zamku na górze nad Dunajcem, zbudowany na początku XIV wieku na planie wieloboku z wieżą o narysie koła i tak dalej. Przez Kazimierza Wielkiego został wzniesiony. Teraz przez ostatnie lata był akurat poddany renowacji, całkowicie inaczej wygląda niż jeszcze jakieś
10 lat temu, gdzie tam w sumie były krzaki i baszta stała, tylko teraz wygląda pięknie. Sporo tych tutaj zamków. No i chyba tyle pokazałem wam. Większość, co tu mamy, zawsze właśnie kupujemy. Chociaż te mapy, dajmy na to tutaj, te słowackich albo czeskich gór. Wszystko fajnie, ale jak się chce planować wyjście, patrząc na mapy, no to już jest gorzej. Zawsze jednak musimy się posiłkować. O, zobaczcie, tutaj na przykład jest zaznaczony szlak na mapie, a jak patrzysz sobie, no to nie widać ani ile jest kilometrów, ani ile godzin jest dojścia. Tylko orientacyjna mapa. Mapa danego terenu. Wiemy, że bardzo ważne są tutaj mapy takich terenów, co z dala od gór, na przykład właśnie taka Biebrza, Biebrzański Park. Też ciężko było znaleźć w ogóle taką mapę w internecie. Szukaliśmy kiedyś, teraz nawet nie wiem jak jest, ale dopiero sobie kupiliśmy, jak wjechaliśmy za ten dany teren w jakiejś informacji turystycznej. No i tak jak mówiłem, Mazury czekają. Cały czas się pojawiają te mapy. Przed oczami kilka ich mamy i czeka jeszcze główny szlak sudecki i główny szlak beskidzki. Może kiedyś uda się to przejść. Dzięki za obejrzenie. Do następnego razu. Zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz. Zasubskrybujcie nasz kanał. Hej!